Patrzcie, co Farcia przywiozła z Uzbekistanu. To jest gigantyczny melon. Wiecie, jaki ciężki w ogóle? Farcia go w ogóle w plecaku przywiozła. Widzicie, jakie poświęcenie dla ulubionego owocu? Też ktoś z was nam pisał, że kiedyś na lotnisku w Taszkencie widział, jak ktoś niósł po prostu melona do samolotu. No, także to jest chyba dość popularne, żeby wywozić tego typu rozmaitości z kraju. To zanim zaczniemy właściwą część odcinka, może wyjaśnimy wam, gdzie jesteśmy, co tu robimy, jak to się stało, że się tutaj znaleźliśmy. Ale jeszcze zanim to chcemy was poinformować, że rozwiązanie konkursu z poprzedniego tygodnia na końcu tego odcinka. Więc oglądajcie. W tym momencie znajdujemy się w akademiku. W akademiku, w którym mieszkaliśmy większość naszego studenckiego życia. Jesteśmy tutaj u naszych znajomych. A dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że Farcia wróciła z Uzbekistanu po 3-tygodniowym nadprogramowym pobycie. Nie będziemy już się rozgadywać na temat tego, jak przebiegł cały ten proces powrotu, bo generalnie nic ciekawego się nie działo. Były drobne problemy, ale nieporównywalne do tego, co było za pierwszym razem. No i spotkaliśmy się tutaj w Warszawie. Spędzimy tutaj 2 dni, potem jedziemy do domu, a potem wyjeżdżamy dalej. A gdzie wyjeżdżamy dalej, to się przekonacie, nie wiem, albo wam powiemy w kolejnym odcinku, albo dopiero za 2 odcinki, czyli w odcinku z już tamtego miejsca. My generalnie już wychodzimy, idziemy się spotkać z kimś, ale jeszcze możemy szybko rzucić okiem, co i jak tutaj. Chodźmy do kuchni najpierw. Arunia tutaj gotowała zawsze, nie? Tak, tylko na ustnym tęczu, to jest czwarte. Generalnie kuchnia jest trochę lepiej wyposażona niż wtedy, kiedy my tutaj mieszkamy, bo... Bo jest miejsce do segregowania śmieci. Tak, a my zawsze tam rzucaliśmy. Tak. To zawsze tak śmierdziało. Zawsze do takiego sypu, nie? No, fakt. No. Mikrofalówki zazwyczaj nie działały. Nie wiem, jak tylko na jednym piętrze działały. Tak, na jedno piętrze. Nie pamiętam, o którym tylko. Teraz przejdziemy się do najważniejszego pomieszczenia w całym budynku. Do łazienki. Czyli do łazienki. Zobaczymy, co tam się dzieje. Może kogoś spotkamy, pogadamy. Która jest twoja ulubiona toaleta? Tamta. Dlaczego? Bo tam jest sama jedna i się zamyka i jest fajna. A to jest wszystko obok. Ktoś siedzi i wszystko słuchać, wiesz. Także tak, jest jedna toaleta, tu są prysznice, ale to nie wszystko. No. Tam też są toalety. Nawet więcej. Generalnie co, luksusów nie ma, ale nie można też powiedzieć, że jest jakoś słabo, nie? Szczerze mówiąc, no. Standard jest taki ok. Tak. Też za te pieniądze, co się płaciło, nie wiem jak to teraz wygląda, tak, ale wtedy się płaciło, tak? No. Tak samo się płaci, czyli jakieś ile? 400 zł za miesiąc. Ale to jest pokój dwuosobowy, nie? Pokój dwuosobowy, czyli się mieszka z kimś w pokoju. To jest 350, coś takiego. No, jeszcze są trzyosobowe, trochę tańsze. No, ale nie duża różnica. Są też jednoosobowe, to w ogóle najlepiej się opłaca, bo to jest jakieś 500 zł, no, ale ma się samemu pokój dla siebie i łazienkę też często. Ale nie dawali, dawali tylko niepełnosprawną. Nie wiem, czy pamiętasz, tylko jakieś takie ludzie muszą. Albo ludziom z układami. Pozdro, Paweł. Jest jeszcze kilka innych pomieszczeń, jakaś sala telewizyjna, pokój do bilarda. Ping-pong, no ale to trzeba tam... Klucz i zapisywać. No, trzeba się zapisywać, więc nie będziemy już tego robić. No, oprócz tego pralnia, suszarka, obok jest bliźniaczy budynek, w zasadzie wyglądający tak samo. Standard dokładnie ten sam. Nie. Tak? Lepiej? Tak. Ja tam byłam częściej, był lepiej. Jak my jeszcze nie mieliśmy na każdym piętrze z tych mikrofalówek, to oni już wtedy mieli. No to widzicie. Niby bliźniacze, ale lepsze. W każdym pokoju niby jest lustro. My też mamy lustro. A nie taki jeden, taki wiesz, duży, żeby tak na całość widzieć. A tutaj studiowałem. No. A tylko nie, gdzie nie studiowałeś, powiedz? Tylko gdzie ja nie studiowałem? No. I w Toruniu, kurde, i w Warszawie, na kilku uczelniach. Nie, na jedną uczelnię, na kilku wydziałach. Największą zaletą tamtego wydziału, czyli Wydziału Geologii, było to, że był dosłownie 15 metrów od budynku akademika, w którym mieszkałem, więc
Dlatego i wybrałaś chyba ten kierunek, co? Był to jeden z czynników może. Generalnie mamy bardzo, bardzo dużo fajnych wspomnień związanych z tym miejscem. Mi się tu bardzo fajnie mieszkało, tego też. Mi też, no. No. Kilka naprawdę fajnych lat. Mimo, że to nie jest taka imprezownia, jak się myśli o zazwyczaj akademikach. Raczej spokojne dość miejsce, no ale nie. Raz na jakiś czas się zdarzały fajne eventy i można było... Zdarzały imprezy. No, zależy w jakim otoczeniu. No, w otoczeniu Faruni non stop. To jest dinozaur, ikona w ogóle całej dzielnicy chyba. Kiedyś pamiętam, po pijaku wchodziłem na niego. Nawet. Tam na samą górę i to była zima. I potem pamiętam, że byłem chory po tym wydarzeniu. A w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale za kilka lat podobno ma się odrodzić populacja mamutów. Albo będą czynione starania, żeby odrodzić populację mamutów. I to w Rosji. Widzicie, w Rosji pracują, żeby odrodzić mamuty, a my już mamy dinozaury. Obok tego akademika jest restauracja Jeff's, amerykańska. Farunia prawie w niej pracowała kiedyś, nie? Nie pracowałam. Ale przychodziłam prawie 3 dni czy 2 dni z koleżanką, z przyjaciółką moją kochaną. Jak to powiedzieć, stażerowka? No, na taki staż, żeby nauczyć się menu, a skończyło się na tym, że wszystko popróbowałyście i nigdy nie wróciłeś wtedy. Tak, ale przez to, że mieliśmy jakiś taki strach, bo ja nie znałam angielskiego. Tylko polskie jeszcze był początek, jak tylko zaczynałam na zerówce uczyć się polskiego. To tam było poważnie, wszystko nam tak straszyli nas, że to jest tak, to jest, musi być tak. I jak się nasłuchaliśmy tego, to już nie chcieliśmy tam pracować. Ale co pojadłaś, to twoje. To wypiłam też tyle moje, nie? No. A teraz idziemy w zasadzie dość pospiesznym krokiem, bo jesteśmy trochę spóźnieni już, przez Pole Mokotowskie, czyli tutejszy park i generalnie jeden z najfajniejszych parków w Warszawie cały. No. Bardzo fajnie tutaj jest. I mimo, że pogoda jest totalnie nieciekawa, mnóstwo ludzi cały czas tutaj widać z psami, na rowerach i na spacerze. Bardzo fajne miejsce. W sezonie wiosenno-letnim mnóstwo ludzi tutaj grilluje i ogólnie jest to takie miejsce spotkań towarzyskich. A jeszcze wracając do tematu akademika, to aktualnie życia tam za bardzo nie ma, jak pewnie zauważyliście. Mieszka tam garstka ludzi, bo jest po prostu sezon przejściowy między jednym semestrem a drugim. A poza tym ze względu na sytuację na świecie też po prostu mniej ludzi tam mieszka i w zeszłym roku bardzo mało osób tam zostało na semestr. No bo były zajęcia zdalne, większość ludzi powyjeżdżało do domów, ale też ci, którzy zostali, to w pewnym momencie... No tam były w ogóle jakieś takie bardzo dziwne restrykcje. Bardzo dziwne, bardzo surowe restrykcje. Nie było przyjemnie z tego, co słyszeliśmy tam żyć. Zobaczymy, jak będzie w tym semestrze, ale póki co zapowiada się, że ma być normalnie, ale zobaczymy na jak długo. Dobra, szybka zmiana dzielnicy. Jesteśmy już na Powiślu i idziemy do elektrowni Powiśla. Dobra, spotkanie mamy już za sobą, a spotkaliśmy się z Pablo i Sacharitą z kanału Pablo i Sacharita. Bardzo polecam, bardzo sympatyczni ludzie i miło spędziliśmy czas. A teraz lecimy już dalej do centrum, na kolejne spotkanie, teraz ze znajomymi, dawno niewidzianymi.
Jak ci się podobało spotkanie? Bardzo fajne, bardzo są mili ludzie, są taki interesujący, jest fajnie słuchać. No. Chociaż ja nie lubię słuchać, lubię gadać, ale słuchałam, było ciekawe. Ale zaraz ktoś powie, że jesteś... Chamska. Chamska. Też uważam, że było sympatycznie. Link do ich kanału macie w opisie, jakbyście byli ciekawi. A my idziemy dalej. My już po spotkaniach. Muszę przyznać, że bardzo ciężko jest się przyzwyczaić do tutejszej pogody, kiedy się było tyle czasu w 40-stopniowym upale. Ja jeszcze przyjechałam wczoraj rano, nie? I no, ty to w ogóle się ty nie to w ogóle nie mogłem się przestawić na tą pogodę. Jest mi naprawdę zimno. Tak, ale na szczęście już zaraz wyjeżdżamy. Co będziecie mogli zobaczyć w następnych odcinkach. Do czego serdecznie zachęcamy, a my tymczasem lecimy do domu, nie będziemy już wam nic nagrywać. Nie wiem w ogóle nawet, czy cokolwiek wyjdzie z tego odcinka, no. Więcej niż 5 minut. Na pewno go wrzucimy, bo musimy opublikować wyniki konkursu, na które na pewno czekacie, a one już za chwilę. A tymczasem co, zachęcamy was do dawania łapek w górę, pisania komentarzy i subskrybowania. Tak. Trzymajcie się zdrowo i wszystkiego dobrego. Na razie, pa, pa. Cześć. Siemanko, przechodzimy do wyników konkursu. Wylosujemy sobie teraz 3 osoby. Pierwsza osoba, która wygrała prezenty, to jest 240 komentarzy unikatowych. Tyle nam pokazuje. Grzegorz Plat. Fajny kanał, oglądam was od początku i każdy odcinek. Dzięki, Grzegorz. Druga osoba. To jest Krzysztof Fan. Ok. No to ok. I trzecia osoba, która wygrała, to jest Gosia. Super się was ogląda. Też was znalazłam przez Wojownika. Zabieram się za oglądanie wszystkich vlogów. Dzięki, Gosia. Także osoby, które wygrały, proszę, żeby napisały do nas na maila, który się teraz gdzieś tutaj wyświetli. I to tyle. I dalej będziemy się kontaktować przez maila. Też proszę, żeby nikt nie oszukiwał, bo zweryfikujemy to, czy ta osoba, która do nas pisze, to jest faktycznie zwycięzca konkursu, więc bez oszustw, proszę. No to dzięki. Do zobaczenia za tydzień w takim razie. Cześć.